chcielibyśmy złożyć na, powiem to z pełnym przekonaniem, brudne ręce rządu, który w dużej mierze ma również nieczyste sumienia, prezent, a mianowicie szare mydła. Jedno mniejsze szare mydełko dla pana ministra Zbigniewa Ziobry, drugie duże mydło do podziału pomiędzy cały rząd na ręce pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, żeby w końcu umyli brudne ręce. Niestety nic nie mamy do tego, aby wyczyścili swoje sumienia, ale przyjdzie czas, kiedy będą rozliczeni.